Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego warto chodzić do muzeum. Cześć, jestem Ola i chodźcie, porozmawiajmy o sztuce. Okej, zacznijmy od tego, że muzea nie kojarzą nam się najlepiej. Są raczej rozrywką dosyć nudną i czymś przeznaczonym raczej dla starszych osób, niż dla młodzieży bądź dzieci. Jeśli na szkolnej wycieczce ma się opcję pójście do muzeum albo pójście do kina, to nawet najgorszy film wydaje się być lepszą opcją. Wynika to w dużej mierze z tego, że muzea po prostu źle nam się kojarzą jako coś nudnego, tak zwyczajnie, jakby nieruszające się rzeczy nie były w stanie nas w żaden sposób zainteresować. Ale mam nadzieję, że skoro już jesteście na tym kanale, to macie świadomość, że to raczej brednie i że wcale tak nie jest, a zarówno same muzea, jak i to, co jest w nich pokazywane, może być naprawdę fascynujące i przyciągające uwagę. Na początek podzieliłabym muzea na dwie kategorie. To jest taki mój roboczy podział, ale wydaje mi się on być dosyć uniwersalny. Po pierwsze, są to wielkie muzea, do których chodzi się oglądać rzeczy, które się zna z reprodukcji. To są muzea w stylu Louvru czy muzeów watykańskich. Każdy o nich słyszał, każdy zna przynajmniej jedno dzieło, które tam jest i tam po prostu się idzie i szuka tego czegoś, właściwie nie zwracając uwagi na całą resztę. Oprócz tego są to też muzea, w których jest się po prostu zmęczonym i przytłoczonym ich ogromnym rozmiarem, a po 3 godzinach nawet najbardziej zatwardziały historyk sztuki ma naprawdę dość, bo po prostu po ludzku jest tam ciężko wytrzymać. Drugi typ muzeów to muzea, które są mniejsze i które też w swoich zbiorach mają dzieła, które nie są ikonami w naszej kulturze. Zresztą nie tylko w naszej. Generalnie są to muzea, w których jest dużo dzieł, często naprawdę bardzo dobrej klasy, ale po prostu nieznanych, niereprodukowanych, takich, których nie zobaczymy w podręcznikach do polskiego czy historii, więc nikt o nich nie słyszy. Główną korzyścią z wizyt w takim muzeum jest to, że możemy natknąć się na dzieła, których nie spotkalibyśmy nigdzie indziej, bo nie są reprodukowane, czy nie są szerzej omawiane w internecie, czy gdziekolwiek indziej, gdzie szukamy informacji na temat sztuki. I daje nam to niesamowitą możliwość spotkania się z tym i zobaczenia rzeczy, których nie mamy możliwości zobaczenia nigdzie indziej. Ale niezależnie od tego, do jakiego rodzaju muzeum chodzicie, ważne, że w ogóle do niego. Dlaczego warto chodzić do muzeów? Dam teraz łopatologiczne porównanie. Czy jest różnica słuchania muzyki na telefonie, a pójścia na koncert? No niby ci sami ludzie, ci sama piosenka, a brzmi zupełnie inaczej. I tak samo działa to z obrazami. Co innego zobaczyć niewielką, kilkunastocentymetrową reprodukcję obok literackiego tekstu w podręczniku, a co innego pójść do muzeum i zobaczyć ten sam obraz, tak samo namalowany, który ma 10 metrów długości. Skala robi wrażenie, wtedy widać szczegóły, widać fakturę, widać kolory, widać detale, widać wszystkie gesty, widać mimikę postaci na obrazie, widać wszystko to, czego nie można widzieć na papierze. Samo skala dzieł jest ważna, jeśli oglądamy rzeźby. Jeżeli widzimy niewielką figurkę gdzieś tam w podręczniku, no to możemy powiedzieć, że jest ładna, ale kiedy widzimy tę samą rzeźbę, która ma 3 metry wysokości, to reagujemy na nim zupełnie inaczej i zupełnie inne rzeczy widzimy. Poza tym, jeżeli widzimy coś na reprodukcji, to możemy oglądać to tylko z jednej strony i w jednym wymiarze. A zarówno obrazy, jak i rzeźby, ceramikę, rzemiosło, monety, cokolwiek chcemy oglądać, w muzeach można obejść właściwie z wielu stron. Wiadomo, że rzadko kiedy zobaczymy tył obrazu, ale można podejść do niego od boku i zobaczyć fakturę. Można prawie włożyć w niego w nos, o ile nie krzyczy pani nas. Takie przebywanie ze sztuką pozwala nam zobaczyć w niej dużo więcej, niż widzimy tylko na kartkach papieru. I może się okazać, że dzieło, które początkowo było dla nas zupełnie nieatrakcyjne, bo nie przyciągała nas jego chociażby tematyka, okazuje się, że jest mistrzowsko wykonane i fascynują nas pociągnięcia pędzla i to, że widać, albo to, że widać pigmenty, albo spękania. Albo może nas zafascynować to, że widać tam detale, których nie widać na pomniejszonych reprodukcjach. Niezależnie, którą dziedziną sztuki się interesujemy, zobaczenie jej na żywo jest dużo bardziej wartościowe niż oglądanie tego samego w jakiejkolwiek formie reprodukcji. Choćby to była najlepsza makieta, albo wydruk 3D, to nie jest to samo. I na koniec chyba najważniejsza rzecz. Dzieła sztuki są interesujące, ponieważ każdy z nas może zobaczyć w tym samym dziele zupełnie inne rzeczy.
I zupełnie inne rzeczy na niego działają w zależności od naszych osobistych preferencji. Dlatego ja głęboko wierzę, że na absolutnie każdego człowieka czeka eksponat, który go poruszy, ale poruszy go tak bardzo, tak do głębi, że patrząc na niego będzie w stanie myśleć tylko o dwóch rzeczach. Po pierwsze, jakie to coś, na co patrzy, jest cudowne, i po drugie, jakie ta osoba ma ogromne szczęście, że może na to patrzeć. I jeżeli coś takiego poczuje, to nigdy więcej nie spyta, dlaczego warto chodzić do muzeum, bo będzie wiedział. I to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. Pa!